Butta nowy. Mówi, że ostatnie filmy to będą. Widziałam coś, że Budda kończy kanał, czy coś takiego? Koniec kanału. To trwa godzinę 50. To, że to ostatni projekt w historii kanału i że kosztował ponad 8 milionów złotych, to nie jest clickbait. To na poważnie. Ale po kolei. Podczas ostatniej akcji 7 aut powiedziałem, że to ostatnia tego typu spod naszej ręki. Dlaczego, skoro teraz coś planuję? Otóż powód jest prozaicznie prosty. Podczas kiedy to nagrywaliśmy, nie sądziliśmy, że w tym roku będziemy kończyć swoją działalność na YouTubie. Do tego dlaczego jeszcze wrócimy. Natomiast zanim to, chciałbym, abyście poświęcili dosłownie 2 minuty na wysłuchanie, co mam do powiedzenia, jeszcze przed zostawieniem jakiegokolwiek komentarza. Opowiem wam, dlaczego postanowiłem zagrać tak mocno i dlaczego postanowiłem zaryzykować. Są 3 główne powody i 1 dodatkowy. Chcąc nie chcąc, ten kanał głównie i przede wszystkim jest znany z 3 właśnie rzeczy. Pierwsza z nich to loterie. Druga to materiały specjalne oraz 3 to pomoc charytatywna, którą za pośrednictwem tego kanału niejednokrotnie nieśliśmy. Zacznijmy więc po kolei. Jeżeli chodzi o akcję, to zaczęło się od 352JZ, aby następnie M3 poprawiła wynik 352JZ, aby finalnie na tym live'ie znowu po samym sobie rekord przebiło 7 aut. Wy jako widzowie doceniacie to, że nie tylko i wyłącznie kasujemy, ale naprawdę wiele dajemy w zamian. Naprawdę wsadzamy serce w te akcje i w efekcie tego chętnie bierzecie w nich udział. Po prostu dobrze się wam kojarzą. Właściwie każda piątka przybita na mieście, kiedy robię sobie zdjęcie, kończy się taką krótkim dialogiem z wami, z moimi odbiorcami, że szkoda, że to była ostatnia akcja, że szkoda, bo zajebiście wspominacie, że tak naprawdę w cenie, nie wiem, biletu do kina dostajecie x materiałów specjalnych i dostajecie przede wszystkim te emocje, które zajebiście wspominacie podczas live'a kończącego całą akcję. Drugi podpunkt, materiały specjalne. Są to filmy, które wielu z was na tym kanale jarają najbardziej. Zawsze obieramy jak najbardziej popaprany kierunek i w tym wszystkim naprawdę, jak na opcję YouTube'ową, potężna logistyka. Już teraz mogę wam zdradzić, że podczas całej tej akcji przygotowaliśmy dla was minimum 3 materiały specjalne, które już cały czas w tle realizujemy. Natomiast jeżeli wszystko się idealnie poskłada, to będziemy mieli wam do zaproponowania aż 5 filmów tego typu. Niejednokrotnie są to wyjazdy rozdzielone na 2. Nie wiem, po 1,5 godziny, po godzinę. I tak też będzie w przypadku tej akcji. Nie zostawimy was na zasadzie chcemy robić akcję i zainkasować hajs. Chcemy wam dać dużo w zamian za to, że zrobiliśmy tę akcję. Podpunkt 3, czyli akcje charytatywne. Te pojawiają się od samego początku istnienia Budda TV. W historii tego kanału wydaliśmy naprawdę miliony złotych na pomoc osobom potrzebującym, ale i na akcje związane z wami, z moimi widzami. Wiele tematów zorganizowaliśmy off-camera i pewnie po zakończeniu działalności również tak zostanie, bo zwyczajnie to po prostu sprawia uśmiech na gębie. Zarówno tych osób potrzebujących, jak i mojej. Natomiast i tutaj, uwaga, bardzo ważne info, ogromną kwotę z całej tej akcji przeznaczę na cele charytatywne. Od pomocy zwierzętom, które o tym nie mówią, ale potrzebują, przez potrzebujące dzieciaki, aż po osoby starsze. Nie mam pojęcia, jeszcze dziś nagrywając to, jaka to będzie kwota, ale deklaruję, Polaku, dzięki za Prime'a, na sercu, że chcę iść nie w setki tysięcy złotych, tylko w miliony. I mówię absolutnie poważnie. I tutaj chciałbym wyjść z propozycją, w której ja zobowiązuję się, że przed finałowym live'em, bądź w jego trakcie, powiem dokładnie, jaką kwotę w złotówkach przekazujemy na cele charytatywne. A następnie loteria to będzie. Rozliczymy się przed wami z tego na Instagramie, no już na Instagramie, żeby po prostu nie pozostawić żadnej... To będzie loteria, bo będzie live z finałowej akcji. Niedomówień i niejasności. No i to zasadniczo były takie 3 główne i poważne powody, ale jest jeszcze 1, może nie mniej ważny, może mniej ważny, ale sam nie wiem, ale najbardziej dupsko tych wszystkich internetowych ment pęka w momencie, kiedy pojawia się temat akcji. Im oczy krwawią, uszy im krwawią, oni cali wewnętrznie krwawią. Ich to po prostu grzeje. Ich to normalnie oni dostają delirki, ile to on nie zarobił, jak to wszystko jest ustawione, ile tu nie jest oszukane w tę stronę i w tę stronę. Oni po prostu krwawią wewnętrznie, oni to przeżywają, oni mają drgawki, więc z dedykacją dla was, wszyscy
internetowi napinacze. Żeby wam dupy pękły po tym, co przygotowałem tutaj dla swoich ludzi. Żeby wam dupy pękły, mówię wam to prosto w gębę teraz, face to face, żeby wam dupy pękły po tym, co tutaj przygotowałem, tak głośno, żeby usłyszały to nawet k***wa kraje sąsiadujące. Na całym świecie pojawiają się tajemnicze dźwięki i nikt nie jest w stanie odpowiedzieć na pytanie, skąd się biorą. Z dedykacją również dla was. Ten kanał parę lat temu zaczął się od wkurwania tych, którzy wyzywali mnie, jakim to jestem wielkim i potężnym bananem, aby finalnie okazało się, że są w kurewskim błędzie. A skończy się na ciągnięciu sobie żartów z tych, którzy tak wielce przeżywają, ile tu nie jest wyprane, jak to wszystko nie jest wspierane przez jakiś rząd. Prezes jest the best! A przede wszystkim krwawią wewnętrznie, jak ktoś inny niż oni wygrywa samochód za kilka złotych. W ogóle nawiasem mówiąc, to kiedyś... Nie wiem nawet, co mam na to powiedzieć. Ale co ten... Budda mi się do tej pory kojarzył z takim pozytywnym gościem, który nagrywa sobie szalone rzeczy z autami. A czuję tutaj od niego taką... Nie wiem, toksyczność. Taką żółć, kurwa, z niego. Rozumiecie, o co chodzi? Takie dziwne wrażenie to robi po prostu na mnie. Bardzo negatywną energię. Poświęciłem kilka godzin, żeby pogrzebać w systemie tam u nas, jakby wewnętrznej bazie, i namierzyłem kilku, i to naprawdę kilku takich gagatków, którzy w internecie cały czas piszą te swoje opowiadania, a normalnie są kurwa u nas w bazie i grali o te samoloty, czajcie. Także pozdrawiam, chłopaki, może tym razem się wam uda, chociaż życzę wam, żeby nie. W ogóle... Dziwny fuj! Dał się słabo sprzedają, mnie cały czas stają i nikt tego nie kupuje i się Budda spultał. Ale odklejka na pożegnanie. Ale stop, klatka. Boli go, że to już nie jest święty Budda z mega wizerunkiem. No ale czy on sam sobie tego nie psuje? W sensie, ja nie jestem odbiorcą Buddy, nigdy go nie oglądałam. Raczej miałam o nim pozytywne wrażenie. A oglądam ten film i zaczynam mieć o nim bardzo negatywne wrażenie. Takie, że jest zawistny, że researchuje swoich hejterów, że się tym przejmuje, że im źle życzy, wyzywa ludzi. Takie dziwne po prostu, dziwne dla mnie. Absurd w tym wszystkim sięgnął tego stopnia, że jakby w trakcie prowadzenia całego śledztwa okazało się, że osoby zaangażowane w to szantażowanie mnie, a nawiasem mówiąc to już w ogóle jest paręnaście osób, jakby przede wszystkim miały taki olbrzymi ból wewnętrzny o te wszystkie akcje, które zrealizowałem. Oni sobie dopisali do tego jakieś teorie spiskowe i słuchajcie, jest najbardziej absurdalne w tym wszystkim, że oni chcieli we mnie strzelać, uderzać i tak dalej, aby później otworzyć własne jakby social media, rozbudować je i kurwa zrobić akcję samemu. Ej, to... U niego z głową jest jakby wszystko okej? No chyba psycha siadła, no. Strasznie dziwnie to wygląda. Kurwa, co za cymbał, kurwa.
pan. Śmiechy śmiechami, ale wiele miesięcy mnie to naprawdę przygnębiało i dobijało, to wszystko, co się działo, ale zmieniłem podejście. Skończę to tak, jak zacząłem, w swoim stylu, czyli normalnie pojadę z nimi, z dedykacją dla was. Ci, którzy chcą grać, którzy chcą brać w tym udział, którzy chcą zgarnąć, którzy chcą się dobrze bawić, których cieszą te materiały specjalne, które przy tym wszystkim wypuścimy. Zapraszam was, kocham was, grajcie, uderzajcie, miejcie farta, zgarnijcie to. A te mędy, które krwawią, które mają delirkę, tam są drzwi. To jest bardzo dziwny sposób promowania swojej loterii. Pierdolać. Raz. Możecie przez nie wyjść i oglądać szerzącą się w internecie patolę. Tak jak natomiast zapowiadałem, to ma być krótki wstęp, a nie 25 minut jakiegoś opowiadania, więc jakby ja zdaję sobie sprawę z tego, że zwyczajnie z mojego szacunku do was, dla tych z was, którzy są prawdziwymi fanami tego... Strasznie dziwny jest zabieg, który Budda stosuje, że Wy, ci prawdziwi, ci, dla których, którzy jesteście tutaj ze mną, jesteście wspaniali, a ci inni, to jebać ich, wypierdalać. Budda pod względem podejścia do czegokolwiek bardzo się stoczył, próbuje nadganiać tym, że rozdaje pieniądze na prawo, na lewo i po prostu się mu odkleiło. Doze to akurat porażka i mało kto chce to kupować i pewnie też mu to nie za bardzo siedzi. No, rozumiem, Fryta. Ciekawym podejściem do ludzi, którzy nie potrafią się utrzymać w internecie albo mają problem z widownią, jest to, żeby zacząć im rozdawać pieniądze. Jest... Widzę, że to jest, zaczyna być powszechną praktyką. Ale rozumiecie ten zabieg, o który mi tu chodzi? Wy, prawdziwi, super OG widzowie, jesteście tacy super, jesteście ze mną, pozdro dla was. A ci, co się pultają, krwawią wewnętrznie, wypierdalać z nimi, jebać ich, kurwa. To są hejterzy, zawistni, oni by chcieli tak jak, chcieliby robić to, co my, a nie mogą, a wy jesteście tu ze mną, mordeczki z fartem, kupujcie pozdro, kupujcie bilet na loterię, nie, i pozdro, kurwa, wy będziecie mieć szczęście, wy, ci prawdziwi, jesteś prawdziwy, ty będziesz miał szczęście. Mordeczko. Do kanału należy się jakieś wyjaśnienie dotyczące tego, dlaczego chcę odejść z neta. Powodów jest kilka i nie są to żadne z jakichś tam teorii spiskowych, które dookoła tego wszystkiego mogłyby powstawać. Zwyczajnie i po prostu w internecie od kilku miesięcy naprawdę źle się dzieje. Jakby wszystko to nie idzie w złym kierunku. To w złym kierunku. I powiem wam szczerze, że pewnie wielu z was zauważyło, że jakby ta szerząca się w internecie patologia, ta chęć krwi, te ciągłe konflikty, to napięcie i tak dalej. Powiem wam szczerze, że ja nie czuję się jakby w tym środowisku jako twórca już dobrze po prostu. Ja nawet jako widz w tym środowisku nie czuję się już najlepiej. I powiem wam szczerze, że wiem, że kilku dużych twórców robiących naprawdę content, a nie dramy i wojny, również rozważa odejście na chwilę obecną z internetu. Natomiast to wszystko to jest taka bardzo okrojona wersja uzasadnienia mojej decyzji. Zadbam o to, żeby w najbliższym czasie móc więcej powiedzieć na ten temat. Albo nagram jakiś długi film mówiący jakby o wszystkich tych powodach, bo naprawdę mam wrażenie, że mogłoby to otworzyć oczy wielu osobom, no ale jakby nie patrzeć, to tak naprawdę jestem po prostu jednostką w tym internecie i sam niczego nie zmienię. W razie gdybym nie nagrał... Jeden z największych kanałów na YouTubie mówi: jestem tylko małą, nic nieznaczącą jednostką, ja tu dużo nie zmienię, no muszę odejść, bo inni są źli i mi to Kasia przeszkadza. Kasia Łapek przesyła 10 zł. Powiem ci, że przez takie coś będzie większy hejt, przez co ludzie i tak będą do niego szli, XD, to jest prosta gra psychologiczna. Kasia Łapek, dzięki za dychę. Dziwna jest ta gra. Ja nie lubię takich gier.
No i odchodzę z internetu, bo ci inni ludzie są tacy źli, ale może nagram wam film i zrobię live'a i loterię i wrzucę wam jeszcze dodatkowo odcinki i może potem jeszcze robię jakieś Q&A, a potem wam jeszcze coś może opowiem, a potem może jeszcze nagram jeden filmik. Ale jesteś wredna? Ja nie jestem wredna. Ja punktuję to, co on mówi, bo to nie ma sensu. Jeżeli masz dobrych ludzi, którzy robią fajny content, niekontrowersyjny, nie? Megalodon przesyła 10 zł. Kwestia czasu, jak wyjdą brudy na niego i trzeba pakować manatki zawczasu, wyciągając jeszcze więcej siana z ludzi. Megalodon, dzięki za dychę. No to też jest jakaś ten opcja. No ale słuchaj, masz popularne kanały, nie wiem, weź Pateca, weź Buddę, weź, nie wiem, Uwaga Naukowy Bełkot, weź Freeza. Masz kanały, które nie budują kontrowersji, a robią raczej pozytywny content. I oni nagle stwierdzają, bo w internecie jest taka fagata, w internecie jest kamerzysta, w internecie jest Cruzville, w internecie jest Magical, to ja nie będę nagrywać, bo tu jest taka patologia, źle mi się tu oddycha. To kurwa nie ma sensu. To tak jakbym streamowała w czasach, kiedy streamował Rafatus i Marlenka, tak oni się chyba nazywali. I chyba Rafatus srał do wiadra. Jeżeli dobrze pamiętam. I ja bym stwierdziła tak. Ej, jak on srał do wiadra, to ja nie będę streamować. To teraz już mi się te streamy nie podobają. Zła atmosfera jest. Źle się dzieje na tych streamach. A co ma kurwa piernik do wiatraka? To jest bez sensu. Kończysz karierę, bo inni ludzie źle robią. Jakiegoś filmu, który wam wytłumaczy wszystko od A do Z, to może dam jakiś wywiad albo coś w tym stylu. Na sentymenty natomiast jeszcze przyjdzie czas. Pewnie gdzieś tam znacznie bliżej końca tego kanału, bo my, mordki, mamy do was takie podejście, kurwa, że kochamy was normalnie jak bracia i siostry. I przygotowaliśmy dla... A tym bardziej wasze portfele. Was mega fajne rzeczy, mega mocną tą akcję i nie chcemy, żeby teraz w związku z jakimś naszym odejściem pojawiał się u was smutek na twarzy, czy coś w tym stylu. Wręcz przeciwnie, w związku z tym, jak mocna jest ta akcja, jakie tutaj w ogóle są rzeczy do zgarnięcia, jakie będą te materiały specjalne, w których naprawdę wsadzamy kupę serca naszego, to chciałbym, żeby na waszych dziobach pojawił się banan, żebyście naprawdę czerpali z tego coś pozytywnego. Wygrajcie sobie coś ostatni raz u mnie w historii i moi kochani, chciałbym, żebyście w związku z tym wszystkim, co przygotowaliśmy, zapamiętali nas jako ekipę, która tworzy ten kanał. Zarówno mnie, jak i operatorów, montażystów, też kobiety, jako takie fajne wujki i ciotki z internetu. Trochę przeginasz, Kasiu? Kurwa! Odpalając ten film, miałam nastawienie takie. O, ale szkoda, że Budda kończy. To był taki miły i fajny człowiek. Dawał dużo pozytywnej energii na tym YouTubie. Szkoda, że kończy. Przy czym okazuje się, że A. Nie kończy, bo robi loterię. B. Wysypa ludzi. C. Wprowadza kurwa w chuj toksyczną atmosferę. D. Jego wersja się nie klei, dlaczego ma odchodzić, bo mówi, że odchodzi, bo inni ludzie są źli. To
to jest przykład, jak twórca może do siebie zrazić osobę, która jest do niego neutralna. Moim zdaniem Dudę przytłoczyło w chuj, że taka popularność wiąże z totalną toksycznością na tyle, że wchodzą groźby w grę i tak dalej. Tak jak u Stanowskiego, a do tej pory był przyzwyczajony do tego, że po prostu robił zajebistą akcję i dawał zajebistą reakcję. Widać, że to już nie jego bajka w chuj. Myślę, że chciał po prostu zrobić content i czerpać z tego satysfakcję do końca życia. Ale jest coś takiego, Nathan. Jest coś takiego, że jest pewien próg popularności, od którego masz więcej chujowych rzeczy niż dobrych rzeczy. Nawet nie, że zaczyna się hejt. Hejt jest zawsze. Hejt jest zawsze. Ale wraz z popularnością zyskujesz pewne perki i przywileje. Ludzie chcą sobie z tobą robić zdjęcia, co jest super miłe. Nie wiem, masz współpracę, masz super fajną kasę, możesz sobie robić co chcesz, działać sobie jak chcesz i tak dalej. Ale jest pewien próg popularności, od którego jest więcej negatywnych rzeczy niż pozytywnych rzeczy. I to jest w momencie, kiedy jesteś w chuj popularnym, mainstreamowym twórcą. Wtedy jest masa hejtu na ciebie, masa hejtu na ciebie. Nie jesteś w stanie normalnie funkcjonować w przestrzeni publicznej, bo jesteś atakowany z każdej strony. Ja na przykład, jak idę do galerii, to ja mogę iść do galerii, robić zakupy, pójść do kina, zjeść w restauracji i zdarzy się, że ktoś mnie rozpozna i będzie chciał ze mną zrobić zdjęcie. 3-4 osoby zwykle to jest coś takiego, no nie? Że gdzieś tam słyszę kasiks, 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 kasiks. Albo podbiją po foteczkę. Więc to się zdarza. To nie jest super przyjemne, jak ktoś cię śledzi, ktoś za tobą łazi, cię obserwuje zza rogu. To na banie trochę wjeżdża, nie? A jak ktoś podbija po zdjęcie, to jest bardzo miłe zawsze i to mnie cieszy. Tylko, że wyobraźcie sobie moment, że wchodzicie do galerii i jesteście otoczeni niczym Julia Żugaj na koncercie. Nie możecie przejść, potrzebujecie ochrony. Ludzie was dotykają, zaczepiają, wyrywają wam rzeczy, krzyczą do was. Nie dają wam przejechać, nie możecie przejść nigdzie. Jest creepy trochę, nie? I właśnie jest ten próg popularności, od której już nie możecie swobodnie poruszać się po przestrzeni publicznej. Także to są też takie po prostu minusy. No. Taka cena łatwego hajsu internetowego? No właśnie nie, bo ja jestem w miejscu, gdzie zarabiam łatwy hajs internetowy, a nie mam takich nieprzyjemności. I dlatego ja wam kilka razy już mówiłam, że ja bym nie chciała mieć więcej widzów. Nie chciałabym zostać takim dużym mainstreamowym twórcą. Bo po pierwsze, kiedy mam taką publikę jak mam, jest wszystko łatwo, prosto. Czasem jakiś klip wleci gdzieś poza nasze community na Twittera czy na TikToka i jest jakaś mini dramka, ale nic się takiego nie dzieje. A jak jesteś już większym twórcą, to piszą o tobie portale, każdy twój ruch jest monitorowany i nie mogłabym już tak swobodnie gadać głupotek, tylko musiałabym bardzo uważać na to, co mówię. A ja nie bardzo chcę uważać na to, co ja mówię. Rozumiecie? Ja bym nie chciał, bo nie dałoby się już pisać na czacie jak u Multiego. To też prawda. Nie potrafię czytać tak szybkiego czatu. No. Więc... Kasiu, spędź ze mną resztę życia. Jest na to szansa, ale nic nie obiecuję. Zależy, kiedy umrzemy. Ale ty nie jesteś kontrowersyjna. No właśnie o to chodzi, że ja bywam kontrowersyjna. W sensie nieintencjonalnie, nie robię tego, żeby być kontrowersyjną, ale czasami na streamie robimy sobie jakąś luźną przekminkę na jakiś temat. Nie wiem, wybieramy temat... jaki temat? Wegetarianizmu na przykład. I omawiamy ten temat. Ja często na przykład...
Tak, o tych kurczakach. Ja robię jakieś kontrargumenty, żebyście wy mi robili inne argumenty. Albo o aborcji. I dyskutujemy sobie i kiedy ktoś jest na streamie i słucha tej dyskusji, to czuję tą dyskusję. Wie, że ja na przykład nie sądzę, że trzeba zabijać kurki, ale lubię jeść mięso, więc muszę to przeżyć i stawiamy na ten temat różne argumenty. A w momencie, kiedy wyjdzie klip 30 sekund na TikToka i na tym klipie będzie nie no, warto mordować kurki. I ludzie słyszą to wycięte z kontekstu, no to jest, wiecie, to jest kurwa inny ten. Dziękujemy za wszystko prawdziwym fanom tego, co robimy tutaj. Tak jest. Przed nami kilka naprawdę mocnych filmów, więc czerpmy z nich fajny mood. Akcję zaczynamy za 7 dni. Poznajcie swoje nagrody. Swoją barkę pozostawiam. Barka? Na propos barki, to Neo miał... Co miał arkę, barkę czy arkę. No mniejsza, ale czasy się zmieniły, no i Neo wtedy ratował zwierzęta. Szacuneczek dla niego oczywiście się należy bardzo potężnie, ja pewnie też bym tak zrobił, no ale wtedy nie było motoryzacji, tak? Nie było samochodów, no a dzisiaj są. I kto dzisiaj uratowałby motoryzację? Kto dzisiaj by na taką arkę czy barkę wziął motoryzację? Przecież mi bierze. Ale ciągnie. No chyba ryba szlał. No i tak się składa, moi kochani, że ja mam taką arkę, barkę, zwał jak zwał. I wiecie, co dzisiaj na nią wpakowałem? Niezawodne silniki połączone z niezawodną skrzynią. 3-litrowe R6 od BMW. Najnowsze BMW M2. A gdyby tego było mało, to... O kurwa, jakie brzydkie. To jest najnowsze BMW? O Jezus. BMW, co oni ci zrobili? Ta poprzednia wersja BMW wyglądała dużo lepiej. Najwspanialsze moim zdaniem w historii całej marki BMW, BMW M3 Touring. I gdyby tego wszystkiego było mało, to właśnie płyniemy środkiem Wisły. Przez centrum k***a stolicy. Piękna sprawa. A zdobycz mam nie byle jaką. Uwaga! Ej, to BMW wygląda jak zabawkowe BMW, jakieś stare, powiększone do rozmiaru normalnego samochodu. Morski statek, sztorm to wiatr, co dmucha gestem, cierpi kraj na niedostatek morskich opowieści. Hej ha, kolejkę dalej, hej ha, kiedyśmy to zrobi doskonale morskim opowieścią. Hej ha, kolejkę dalej, hej ha, podczas nagrań staraliśmy się być incognito. Ogólnie da się płynąć przez Wisłę i być nie. A zresztą to tłumaczył. I szło całkiem nieźle, ale kilku widzów wyczaiło nas z brzegu. I co sobie myśleli, widząc, jakim przepływa czas lękami przez centrum WWA, to wiedzą, tylko oni wiedzą. Skoro jest powód do niestandardowych zagrań, to gramy niestandardowo. Hop, 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 hop. A, tu se tabureta dam. A, i zobaczcie, od razu wam pokażę, jak biorą dzisiaj tutaj. A, tylko metkę wezmę. Nie było żadnej metki. Zobaczcie, jak biorą. Czaczam, PKP, proszę o ciszę, tak? Ja wiem, że my na trasie jesteśmy. I może to nie jest najlepsze miejsce do nagrań, ale odrobinę. Chcę zobaczyć, jakie są komentarze. Ale odrobinę ceny. 35 tysięcy łapek w górę. Możecie mi sprawdzić, ile jest w dół? Sorry, ale nie łykam tego. Po 7 aut nie miało być już żadnej loterii, bo przecież to już takie oklepane, wszyscy je robią i każdy się tym brzydzi. By teraz nagle niedługo później zrobić kolejną na zamknięcie kanału. Swoją drogą gadacie tyle, jakiej to się nie ma zajawki na filmy, jak to się tego nie kocha i tak dalej, a potem pakować walizę z tego powodu. Oczywiście czekam na obszerniejsze wyjaśnienia. Brzmi jak przykrywka do tego, żeby strzelić kolejną loterię i mieć spokój do końca życia. Trochę się nie dziwię, to jest łatwy hajs i każdy chciałby mieć taki luz finansowy w życiu, a robienie ciągłego kontentu męczy, ale strasznie mi się to wszystko ze sobą nie skleja. Internet jest obrzydliwy i ludzie w nim też, to fakt.
ale można stać z boku i robić swoje zajawy. Dla siebie i dla widzów, a jak się jest wypalonym, zawsze można zrobić przerwę albo dawać luźniejszy content. Powtarzam, z zajawy. Szkoda, jako widz od pierwszego filmu, tak poważnie, wyskoczył mi kiedyś losowo na głównej, czuję się całkiem zniesmaczony. No, ja mimo, że nie widz od pierwszego odcinka, to podobne odczucia mam. Bo to mój kron, nigdy nie złożyłem broni. Na nowym świecie jedną nogą, byłem z nim. Pamiętaj, warto walczyć, do końca będę się bronił. Dziękujemy bliskim, bo mam dla kogo żyć. Bo to mój kron, nigdy nie złożyłem broni. Na nowym świecie jedną nogą, byłem z nim. Pamiętaj, warto walczyć, do końca będę się bronił. Dziękujemy bliskim, bo mam dla kogo żyć.